się Jakub Biel i dzisiaj opowiem wam o tym, jak wypromować jakiś produkt i usługę, bo jesteśmy w takim środowisku, gdzie jest dużo technologii, startupów, tym podobnych spraw, więc pewnie co jakiś czas wpadacie na genialny pomysł i zastanawiacie się, jak to pokazać światu, jak zachęcić dziennikarzy tym, co macie do powiedzenia. Najpierw chciałbym, żebyśmy w ogóle porozmawiali o nazwie firmy, o nazwie produktu, bo ogromnym problemem jest to, że firmy przygotowują jakiś produkt i dział marketingu dostaje go gotowego, już z wyglądem, z nazwą narzuconą i tak dalej, co jest przeogromnym błędem, a jeszcze jak wysyłacie coś takiego do agencji, no to już w ogóle straszna sprawa. I jeżeli chodzi o nazwę, to co mnie natchnęło do tego, żeby w ogóle wam opowiedzieć o tym na samym początku, no to jest ten slajd, czyli jak mówimy na tego gościa, który przynosi dzieciakom prezenty pod choinkę. Wydawało mi się zawsze, że to jest święty Mikołaj, ale okazuje się, że w województwie wielkopolskim to jest gwiazdor. Gdzieś tam na południu zdarza się gwiazdka, aniołek, a na wschodzie nawet Dziadek Mróz. Więc jeżeli my nie wiemy, jak się mówi na tego gościa, który przynosi prezenty co roku naszym dzieciom pod choinkę, no to skąd mamy wiedzieć, jak nazywać produkty, które mają być przygotowane przecież na cały świat. I takie błędy się zdarzają. Takie błędy popełniają nawet największe marki, jak chociażby marka Mitsubishi, która wpuściła nowy model swojego samochodu, zaczęli go bardzo mocno promować, tylko nie sprawdzili tego, że na rynku hiszpańskim no, ta nazwa nie jest zbyt szczęśliwa. Bardzo podobną sytuację miała chociażby marka Rolls-Royce, która z nazwą też troszeczkę przestrzeliła. I to jest ten sam początek, kiedy już musimy się przygotowywać z marketingiem, kiedy już musimy się przygotować z działem PR-u do tego, co będzie przedstawiał nasz produkt i o czym będzie opowiadał. I bardzo fajnie do takich spraw przygotowuje nas książka Simona Sineka, która nazywa się Zaczynaj od dlaczego. Simon w swojej książce opowiada, że można w największym skrócie przygotować się do prezentowania jakiegokolwiek produktu w taki sposób, żeby przedstawić go w 3 warstwach. Niestety większość firm korzysta tylko z tej pierwszej warstwy, czyli opowiadają na przykład, że tworzymy samochody. Po jakimś czasie, no wiadomo, wszystkie marki samochodowe tworzą samochody, więc ciężko było się przebić pomiędzy konkurentami, więc niektóre firmy zaczęły opowiadać o tym, jak tworzą te samochody, że na przykład są marką premium, tworzą samochody lepsze od innych, bo się do tego przykładają, nic nie trzeszczy i tak dalej. Ale powinniśmy wchodzić jeszcze głębiej, czyli do tego why, do tego dlaczego, gdzie powinniśmy opowiadać o tym, dlaczego przede wszystkim my tworzymy taki produkt, czyli na przykład, dlaczego tworzymy samochody marki BMW. Tworzymy je, bo lubimy szybką jazdę, lubimy sportowe samochody i tak dalej. I teraz klient, kiedy jest po drugiej stronie i zastanawia się nad zakupem, no to on też zadaje sobie pytanie, dlaczego w ogóle miałbym to kupić? Jeżeli ty mu jasno przedstawisz właśnie, dlaczego ty tworzysz taki produkt, to dużo łatwiej będzie mu dokonać zakupu takiego produktu. Bardzo fajnie przygotowała to na przykład marka Red Bull, która przedstawia, dlaczego tworzymy taki napój. Ano tworzymy, no bo lubimy, kiedy serce bije szybciej, sporty ekstremalne i tym podobne sprawy. I dlatego klient, kiedy już przychodzi do półki i ma kupić ten produkt, no to oczywiście wie, jaki to jest napój, ale przede wszystkim musi się zastanowić, dlaczego miałby go kupić. No i właśnie dlatego, że lubi na przykład sporty ekstremalne, lubi szybsze bicie serca albo potrzebuje w tym momencie wytężonego umysłu albo czeka go przebieg, na przykład, nie wiem, maraton albo coś innego. Problem z tym dlaczego miała marka eBay, która wchodziła na rynek polski jakiś czas temu, co się okazało bezskutecznie. Wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do Allegro, czyli większość Polaków, nie mieli takiego powodu, żeby wybrać eBay w tym momencie, bo niby dlaczego mieliby zacząć kupować na eBayu, jeżeli są przyzwyczajeni do Allegro, które dawało im w tym wypadku to samo. Jeżeli chodzi o dobry przykład wykorzystania tego dlaczego, no to jest to marka Xiaomi, która produkuje tanią elektronikę. Mówi się, że na rynku związanym ze smartfonami konkurencja jest bardzo ciężka przez to, że wszyscy robią to samo. No i marka Xiaomi wyskoczyła naprzód, że skoro wszyscy tworzą to samo, wszyscy robią to w Chinach, no to dlaczego nie mieliby kupować u nas, kiedy u nas jest po prostu taniej? I dlatego ta marka w tym momencie no, jest już jednym z poważnych graczy na rynku smartfonów w Polsce. No ale właśnie, dojdźmy sobie do tego, dlaczego w takim razie, jeżeli przedstawiasz jakiś nowy produkt wszystkim dziennikarzom, redakcjom i tak dalej, to dlaczego oni w ogóle mieliby o tym napisać? Jest kilka powodów, kilka rodzajów dziennikarzy i właśnie o nich chciałem opowiedzieć. Pierwszy Pierwsza taka kategoria to są dziennikarze, którzy po prostu lubią tematykę, o której mówisz, bardzo się tym interesują i lubią o tym pisać. Okej, takich jest niestety coraz mniej, ale jak najbardziej tacy są. Są też tacy, którzy mają po prostu misję. Lubią sprawdzać, jakie są nowinki, jak się zmieni ludzkość w najbliższym czasie, jak wpływają na to startupy, nowe technologie i tym podobne sprawy. Bardzo fajnie, jak najbardziej tacy też istnieją. Ale są też dziennikarze, którzy piszą o danych tematach tylko wtedy, kiedy one po prostu się dobrze klikają. I nie można im zarzucać, że to jest coś gorszego, po prostu tak jest przeważnie w portalach chociażby horyzontalnych. I teraz mamy takie trzy kategorie dziennikarzy. I dlaczego? Kiedy wysyłamy notki PR do wszystkich redakcji, to wysyłamy do nich takie same. Przecież ktoś, kto czuje misję, zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy niż osoba, która po prostu pisze o tym, co się dobrze klika. A wystarczy tak naprawdę często zmienić tylko nagłówek albo zmienić leada i to wszystko rozwiązuje po prostu problem z dziennikarzami. Jasne, są jeszcze dziennikarze, którzy piszą tylko dlatego, że wydajesz u nich pieniądze i ostatnia kategoria to są dziennikarze, którzy może nie napiszą o tym artykułu, ale wrzucą gdzieś tam notkę PR na 40. stronę, na którą nikt nie trafi ze strony głównej. Teraz pytanie, czy to, że ktoś wrzuci ją gdzieś tam na 40. stronę i nie znajdziesz tego artykułu ze strony głównej, to czy źle, czy dobrze? Wbrew pozorom to dobrze, bo taki artykuł, co prawda, nie będzie miał promocji ze strony głównej, ale możesz go wrzucić u siebie na Facebooka, możesz promować go w remarketingu, możesz go chociażby wysłać do inwestora, więc tacy dziennikarze jak najbardziej są też potrzebni. Ale dobra, przejdźmy już do konkretów i do tego, jak to się stało u nas, że przeprowadziliśmy premierę, która zaraz się dowiecie, czy była sukcesem, czy nie. Kiedy rok temu zastanawialiśmy się, jak wdrożyć produkt na rynek, który dział konstruktorów nam przygotował, dowiedzieliśmy się, jakie on tam ma funkcje, no i zacząłem rozmawiać z dziennikarzami o tym, jak fajnie by było, żebyśmy ten produkt zaprezentowali. I większość z nich od razu odpowiedziała: broń Boże, nie zróbcie śniadania prasowego. Ja się pytałem, ale dlaczego? Przecież to jest bardzo popularna sprawa. I większość z nich powiedziała, no bo tak, przychodzimy, mamy jeść śniadanie i przez 1,5 godziny prezes w kółko powtarza o jakichś nudnych statystykach, nikt go nie słucha, a na koniec nas pytają, czy napiszemy o tym, no bo przecież zjedliśmy śniadanie u nich. Więc zaczęliśmy w ogóle od tego, żeby nasza premiera była super kreatywna. Jeżeli premiera ma być kreatywna, no to muszą być też kreatywne zaproszenia i podeszliśmy do tego w ten sposób. Wzięliśmy jedynki wszystkich magazynów, które chcieliśmy zaprosić na naszą premierę, wzięliśmy imiona i nazwiska dziennikarzy, na przykład zajmujących się technologiami w danej redakcji, no i przygotowywaliśmy, tak jak tutaj na przykład o panu Bogumile, który miał być w szoku po naszej premierze, albo tutaj pan Paweł, który miał podobno napisać o naszym wynalazku. Żeby było ciekawiej, to nie było w środku koperty, to była koperta, czyli ta jedynka magazynu. Dopiero w środku wrzucaliśmy to, co było najciekawsze i zaraz do tego przejdziemy. Najpierw chciałbym powiedzieć o tym, czy tak naprawdę to dużo kosztowało, żeby zaprosić wszystkie ważne redakcje w Polsce. No nie. Siedzieliśmy nad tym jeden dzień, nie mieliśmy nawet grafika wtedy jeszcze w firmie, więc jeden dzień projektowania tego, zamówienie takich kopert to naprawdę w drukarni są jakieś śmieszne pieniądze, a wszystkie redakcje nagle dowiedziały się o tym, że faktycznie potrafimy niestandardowo do tego podejść i mamy coś ciekawego do opowiedzenia. Ale przede wszystkim, co trzeba było jeszcze przygotować? Trzeba było zrobić jakikolwiek research, żeby zobaczyć, co ci dziennikarze lubią. Pokażę wam to na przykładzie redaktora naczelnego Super Expressu, co prawda już nieaktualna sprawa, ale mniejsza o to. W każdym razie pana Sławomira, jak zaprosiliśmy, daliśmy duży nagłówek, że ten wynalazek odmieni twoje życie i zaczęliśmy przeglądać Twittera pana Sławomira już 2 lata wstecz i patrzyliśmy, czym on tam się interesuje, co on robi ciekawego i co mogłoby go mocno zaskoczyć. I właśnie z czymś takim wyskoczyliśmy, zobaczyliśmy, że lubi chodzić na siłownię, wrzuciliśmy jego zdjęcie z siłowni i podpisaliśmy: nowy wynalazek jest lepszy niż mój triceps. I że tak może wyglądać nagłówek zaraz po premierze, która odbędzie się wtedy i zapraszamy. I powiem wam szczerze, że jak przygotowaliśmy tak do wszystkich kluczowych redaktorów naczelnych w Polsce, to tak dużo ludzi o nas rozmawiało, że nawet później jak rozmawialiśmy z dziennikarzami nawet z niezaproszonej redakcji, no to oni mówili, że słyszeli właśnie o tej siłowni i o różnych innych sprawach. Później zaczęliśmy zapraszać youtuberów. Mamy tutaj na przykład Kubę Klawitera, który co prawda nie chodzi na żadne premiery, ale on wtedy bardzo mocno testował deskorolki elektryczne. Wysłaliśmy mu duże pudełko z napisem deskorolka elektryczna, faktura VAT w środku. I on otworzył, w środku okazało się, że jest zwykła hulajnoga z dużym kablem przyklejonym na taśmie i listem napisanym ręcznie: cześć Kuba, fajnie, że otworzyłeś, Skoro już otworzyłeś, to zapraszamy na premierę. Co prawda nie będzie deskorolek elektrycznych, ale i tak będzie super. I tak jak mówiłem, wiedzieliśmy, że on nie przyjdzie, bo on nie chodzi na premiery, ale jeżeli pokazał to w odcinku, który obejrzało 350 000 osób, no to jednak warto było. No i teraz jak w takim razie dobierać tych dziennikarzy, jak ich szukać, skoro okazuje się, że można ich szukać nawet na samym Facebooku. Najpierw pokażę wam takie bardzo proste narzędzie, które nazywa się Facebook Graph Search. Kiedy chcielibyśmy, zaczynając od takich rzeczy bardzo prostych, znaleźć na przykład wszystkich moich znajomych, którzy mieszkają w Krakowie i mówią w języku hiszpańskim. No to zmieniamy język Facebooka na angielski, no i wpisujemy my friends who speak Spanish language and live in Kraków. I wyskakują mi po prostu moi znajomi, którzy robią takie rzeczy. Ale jest też rozwinięcie tego narzędzia. To rozwinięcie nazywa się Search is back, o którym zaraz wam pokażę. Pokażę wam to w sposób, w który raczej się nie szuka ludzi do zaproszenia na premierę, ale jak to zobaczycie, to na pewno zapamiętacie. Przed prezentacją pomyślałem, ok, to w takim razie czy znalazłbym wolną redaktor naczelną w Warszawie? Wszedłem na searchisback.com i wybrałem tak, kobieta, która, jeżeli chodzi o relationship status, no to jest singlem, jest z Warszawy, no i nazwa stanowiska redaktor naczelny. Wciskamy Enter, narzędzie chwilę mieli, no i wyskoczyło. Oczywiście ocenzurowałem, żeby nie było, ale możecie sobie w taki sam sposób do tego dojść. No i mamy panią Kingę, która jest redaktorem naczelnym w jednej telewizji, jest kobietą, jest singlem, pani Klaudia, pani Marta, wszystko to samo. Możecie na różne sposoby tutaj kombinować, kogo chcecie znaleźć, czy dziennikarzy, czy blogerów, czy kogokolwiek innego do zaproszenia na swoje wydarzenie, czy do opowiedzenia mu właśnie o tym, co chcecie pokazać. No ale właśnie, jak wyglądała w takim razie sama nasza premiera? Jeżeli mamy cokolwiek innowacyjnego, cokolwiek związanego z nowymi technologiami, to nie wolno zapominać o mediach lokalnych. Media lokalne mają to do siebie, jeżeli są, zwłaszcza nie są z Warszawy, że lubią opowiadać o tym, że powstał jakiś startup, który w tym momencie podbija cały świat, a tak naprawdę jest od nas, na przykład, nie wiem, z Wrocławia, ze Świdnicy, tak jak my, czy z jakiegokolwiek innego miasta. Więc zebraliśmy dziennikarzy lokalnych, wynajęliśmy autobus, co prawda nie tak ładny jak ten, trochę lepszy, i zebraliśmy ich wszystkich po prostu na premierę. Wynajem autobusu to też nie są przecież jakieś duże pieniądze, ale kiedy przywieźliśmy ponad 10 dziennikarzy lokalnych z telewizji, radia i prasy do nas na miejsce, to oni byli zachwyceni. Od wtedy już tak dobrze z nimi żyjemy, że o wszystkim bardzo chętnie piszą i chętnie my się im wypowiadamy do różnych rzeczy. Druga sprawa, pomyśleliśmy o tych, którzy tworzą content wideo. Każdy portal czy medium, które tworzyło wideo, powiedzieliśmy im, ok, nie musisz dźwigać kamery, przyjdziesz do nas na premierę, będzie fajny obiad, my zapewniamy całe wideo, które ci udostępnimy i na żywo, i później po premierze. Tak też zrobiliśmy, wynajęliśmy dwóch chłopaków, którzy za małe pieniądze zrobili super transmisje i na YouTube'a, na Facebooka i w różne inne miejsca. Mało tego, wykorzystaliśmy to w taki sposób, że jak któryś dziennikarze do nas nie dotarli, to wysłaliśmy im w pierwszej minucie premiery, cześć, pewnie miałeś bardzo ważny powód, żeby do nas nie przyjechać, rozumiemy, ale możesz to obejrzeć na żywo w sieci i wysłaliśmy link. Dwie redakcje napisały artykuł tylko na podstawie tego, co oglądali na żywo. Gdybyśmy nie zrobili transmisji, pewnie by o tym nie napisali, no bo przecież nie dotarli na miejsce. Kolejna fajna sztuczka, którą warto jest wykorzystać i z którą robi mnóstwo osób na swoich premierach czy konferencjach, no to jest taka sztuczka z wizytówkami. Mianowicie już na wejściu zapraszamy wszystkich do wrzucania wizytówek do tej szklanej kuli, bo na koniec będzie jakaś niespodzianka albo losowanie. Z czym ja tak sobie pomyślałem, jeżeli już chcemy zrobić losowanie jakiejś nagrody na koniec pomiędzy wszystkimi, którzy wrzucili wizytówkę, to kogo mógłbym zaprosić? Czy to prezes zrobi losowanie? No raczej nie, ja też nie. Znalazłem tego pana. To jest pan Ryszard Rębiszewski. On już w tym momencie troszkę sobie odpoczywa na emeryturze. Zaprosiliśmy go, bardzo chętnie przyszedł, co najlepsze, po prostu skradł nam całe show. Zrobił komisję, opowiadał o tym, jaki jest regulamin, zwolnił maszynę losującą i inne wszystkie tym podobne sprawy, które występowały na lotto. I to zostawiliśmy na sam koniec, wtedy, kiedy już wiadomo, jest taki zjazd po konferencji i wszyscy już myślą o tym, żeby dotrzeć do domu, no to właśnie pan Ryszard zrobił losowanie. Było po prostu szaleństwo, wszyscy zapamiętali w ogóle pana Ryszarda i później nam tego gratulowali. I w ogóle jak już wychodzili do domu, to zazwyczaj coś tam się tym dziennikarzom daje. No i właśnie, zadaliśmy takie pytanie miesiąc przed premierą, że jak każdy daje wam pendrive'y, smycze i tym podobne sprawy, to co jeszcze dostajecie często? Dostaliśmy taką dużą listę i wiedzieliśmy, że żadnej z tych rzeczy nie możemy dziennikarzom dać, no bo przecież to jest bez sensu. W ogóle mówi się, że dziennikarze technologiczni tak często dostają powerbanki z logotypami jakiejś firmy, że już nawet ich nie ładują, tylko podmieniają. Więc my I to jest prawda. I my, żeby dostosować się do tego i żeby pokazać, że przy okazji mieliśmy produkt, który służy do gotowania, no to rozdaliśmy dziennikarzom piwo, które było ważone na naszym sprzęcie, żeby jeszcze lepiej nas zapamiętali. Wiadomo, tam z tyłu było podziękowanie za przybycie na konferencję, ale to piwo miało taką dziwną mieszankę ziół. Było bardzo, bardzo charakterystyczne i nawet miesiąc później dostawaliśmy telefony i SMS-y na temat tego piwa, że super, to był ciekawy pomysł, bo wyróżniliśmy się niesamowicie. Później pojawiły się jakieś publikacje, publikacji było dosłownie mnóstwo, ale oprócz opowiadania o publikacjach chciałbym wam opowiedzieć o narzędziach, które są przydatne przy właśnie tych publikacjach. Pierwsze narzędzie, no to wiadomo, jest monitoring sieci, o którym mówi się bardzo dużo. Ja chciałbym monitoring i zawsze wykorzystuję w taki sposób, że jeżeli jakikolwiek dziennikarz wrzucił zdjęcie, czy to z premiery, czy z aftera, czy wrzucił jakiś wpis na Twitterze, to zawsze chciałbym o tym wiedzieć. Ja to wyłapuję za pomocą któregoś z tych dwóch narzędzi, no i później albo dzwonimy do tego dziennikarza, żeby mu podziękować, albo wysyłamy mu na przykład widokówkę z naszej niewielkiej mieściny i po prostu wtedy ten kontakt jest super, bo zastanawia mnie to za każdym razem, dlaczego jak dziennikarz napisze jakiś fajny artykuł o danej firmie, to firma to tylko wrzuca na Facebooka i nie odzywa się już więcej do dziennikarza. No przecież wystarczy tak naprawdę mu napisać hej, dzięki, było super i już ta relacja wygląda zupełnie inaczej. Ostatnie narzędzie, o którym chciałbym wam opowiedzieć i które zaskakuje mnie, że tak mało ludzi z niego korzysta, no to jest Google Trends. Google Trends pozwala wyłapać to, w którym momencie jest najwięcej zapytań o daną tematykę, jaka tematyka temu towarzyszy i tak dalej. I kiedy prezentowaliśmy nasz nowy piekarnik jakiś czas temu, no to zbliżała się premiera nowego iPhone'a. Postanowiliśmy, że wstrzymamy premierę naszego piekarnika aż do dnia, kiedy światu pokaże się nowy iPhone. To wydaje się być bardzo głupie, bo dziennikarze technologiczni wtedy piszą tylko i wyłącznie o iPhone'ie, ale my przygotowaliśmy taką grafikę na podstawie przecieków, że no nie mamy złącza słuchawkowego i nie mamy wersji 128 giga, ale tak naprawdę można gotować na parze i można upiec w tym piekarniku jabłka. Co się okazało? Nie musieliśmy w ogóle tego wpisu promować, a zobaczyło go 850 tysięcy ludzi. Później napisały o tym różne redakcje, między innymi aż Dziennik, który serdecznie pozdrawiam. Jak w ogóle komunikować to wszystko po premierze? Ja bym chciał dać wam jedną taką wskazówkę, którą mam nadzieję, że zapamiętacie z książki Garego. On mówi w tej książce, że z marketingiem jest jak z ringiem. To znaczy, kiedy już wejdziemy na Facebooka i zaczniemy od razu wrzucać oferty tylko i wyłącznie, że dzisiaj jest promocja i to wszystko, to by było tak, jakbyśmy weszli na ring i od razu uderzali lewym i prawym sierpowym bez w ogóle pomyślenia o czymkolwiek. Wtedy moglibyśmy się co najwyżej zmęczyć. I wtedy taka komunikacja nie byłaby skuteczna, no bo nikt nie chciałby jej widzieć. Trzeba po prostu najpierw uderzać delikatnie, a dopiero co jakiś czas wskakiwać z promocją. I tak też zrobiliśmy w ostatnim roku, kiedy była taka głośna sprawa na YouTubie. Było wesele, w największym skrócie, i ojciec pana młodego albo panny młodej, już nie pamiętam, wylądował w szpitalu. I wpadli na genialny pomysł, że zrobią transmisję na żywo dla ojca na YouTubie, żeby widział, co tam się dzieje. No niestety internauci to podchwycili. Można było oglądać na żywo to wesele. W jednym momencie, w tym, kiedy zrobiłem tego screena, oglądało to 20 tysięcy osób, więc no, było nieźle. No i w tym momencie, wracając do tego, co mówił Gary, gdybyśmy chcieli od razu uderzać prawym sierpowym, to musielibyśmy wrzucić jakiś nudny wpis, dajcie gościom nasz piekarnik za 3000 zł, no ale kto by coś takiego polubił. Wrzuciłem tylko dwa wpisy, które zrobiły furorę. Pierwsze, no to widać, że Andrzej dał już wpalnik, a drugie, że Janusz jest już nagrzany jak nasz nowy piekarnik i po prostu było szaleństwo we wszystkich naszych mediach społecznościowych. No i życzę wam, żebyście tak dobrze się bawili na dzisiejszym afterze. Dziękuję bardzo. Jakub Biel.